Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Łukasz Michoń, jestem doktorem nauk humanistycznych i mam zaszczyt pracować jako nauczyciel w Policealnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury SKIBA we Wrocławiu, które obchodzi w tym roku 60-lecie istnienia. Moje wystąpienie inauguracyjne chciałbym rozpocząć od krótkiej, aczkolwiek kluczowej z mojego punktu widzenia relacji z pierwszego Kongresu Profesji i Zawodów Pomocowych, który odbył się w Warszawie 25 lutego 2020 roku z inicjatywy prezydenta Polski Andrzeja Dudy. Ponad rok temu w kongresie odbywającym się w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej wzięło udział ponad 600 osób. W tym gronie znaleźli się także przedstawiciele trzech szkół animacji kultury z Kalisza, Krosna i Wrocławia. Jako przedstawiciele SKIBY wzięliśmy udział w panelu zatytułowanym Co nas łączy, co nas różni? Praca środowiskowa. Moderatorami tego panelu była doradczyni prezydenta Zofia Romaszewska i Bogdan Skrzypczak, prezes zarządu Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Wśród zaproszonych panelistów był znany i ceniony przez nas Marek Sztark, członek zarządu Forum Kraków. Podczas części plenarnej zatytułowanej Pomagać profesjonalnie, obszary praktyki zawodowej, której moderatorem był doradca prezydenta RP Marek Rymsza, przyszedł czas na podsumowanie rozmów panelowych. Referując wnioski płynące z naszych prac, Bogdan Skrzypczak jedynie w dwóch zdaniach wspomniał o specyfice pracy animatora kultury, jednocześnie wyraźnie preferując szersze podejście typowe dla animacji społecznej. Rozmowy kongresowe uświadomiły nam, animatorom kultury, że przygotowywana z inicjatywy prezydenta ustawa regulująca funkcjonowanie profesji i zawodów pomocowych, co obejmuje co prawda zawód animatora, lecz z wyraźnym akcentem kładzionym na animatora społecznego, aktywnie zaangażowanego w rozwój społeczności lokalnej w ramach powstających w całej Polsce Centrów Aktywności Lokalnej. W tym ujęciu animacja społeczna to, ponownie za Bogdanem Skrzypczakiem, sposób i proces kształtowania społeczności, wspólnoty w ramach budowania relacji i więzi społecznych, aktywizacji i mobilizacji społecznej, kreatywnego uruchamiania potencjału ludzi, grup i społeczności, a w końcu jest to sposób i proces emancypacji i upodmiotowienia ludzi, grup i społeczności, zwłaszcza marginalizowanych, wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Oraz jest to sposób i proces partycypacji publicznej. Kilkanaście dni po spotkaniu kongresowym 10 marca 2020 roku nasz świat, w którym funkcjonowaliśmy jako animatorzy kultury, radykalnie się zmienił. Choroba układu oddechowego COVID-19, wywołana przez wirusa SARS-CoV-2 i ogłoszona w związku z tym pandemia, trwa już od ponad roku. Wiele wskazuje na to, że powrót do zwyczajnego świata jest już niemożliwy, a rosnące napięcia społeczne stają się być może największym wyzwaniem, przed którym stanęła nasza cywilizacja, a w związku z tym i nasze społeczności lokalne. Wskazuje na to m.in. raport z kwietnia 2021 roku stworzony dla Warsaw Enterprise Institute przez Michała Łuczewskiego, socjologa i wykładowcy na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego tytuł brzmi Wirus społeczny o konflikcie społecznym w pandemii. Z raportu jasno wynika, że polskie społeczeństwo znajduje się w procesie, w którym nagromadzone napięcie może przybrać formę rewolucji. Zdaniem autora raportu, wrzenie społeczne obecnie sięga zenitu i każdy kolejny lockdown zwiększa potencjał społecznego wybuchu. Zainteresowanych całą treścią raportu odsyłam do linku w opisie pod wykładem. Chyba wszyscy zauważyliśmy, że gigantyczny wzrost niepokojów społecznych związanych z utrzymaniem społeczeństwa w permanentnym stanie nadzwyczajnym radykalnie zmieniło środowisko społeczne, w którym do tej pory funkcjonowaliśmy jako animatorzy kultury.
Innymi słowy, ogłoszenie pandemii wymusiło na nas, animatorach, szybkie przeorganizowanie, które byłoby adekwatną odpowiedzią na nowe i niespodziewane wyzwania. Dzięki wiedzy praktycznej, z której słyną nasze szkoły animacji kultury, bardzo szybko i sprawnie sprostaliśmy wymaganiom rzeczywistości, diagnozując nowe problemy i służąc realnym wsparciem animacyjnym w ich rozwiązaniu. Chętnie też dzieliliśmy się relacjami z naszych działań za pośrednictwem mediów społecznościowych. W tym celu założyliśmy grupę publiczną na Facebooku o nazwie Animacja w czasie kwarantanny. Inspirujemy, wspieramy, działamy. Grupa bardzo szybko zyskała popularność i w maju 2021 roku liczy już 400 bardzo aktywnych członków, dzielących się pomysłami i relacjami z inspirujących działań animacyjnych realizowanych podczas trwania pandemii. Na grupie mieliśmy się czym pochwalić. Jesteśmy dumni ze wsparcia animacyjnego wolontariuszy działających w grupie Przyłbice i Adaptery 3D do masek dla lekarzy Okręg Wrocław, której pomysłodawcą i liderem okazał się ówczesny maturzysta Hubert Gontarczyk. Dzięki współpracy wolontariuszy grupa licząca ponad 700 osób wydatnie przyczyniła się do pomocy instytucjom lokalnym zaangażowanym w przeciwdziałanie skutkom pandemii. W ramach zaangażowania animacyjnego złożyliśmy dla personelu medycznego z całego Dolnego Śląska ponad 400 przyłbic z elementów pochodzących z druku 3D oraz edytowaliśmy kluczowe instrukcje składania przyłbic, ułatwiając pracę kolejnym wolontariuszom. Nasza praca wydatnie przyczyniła się do wsparcia społeczności lokalnych pozbawionych podstawowych środków wsparcia w walce z wirusem. My, animatorzy kultury, działając metodycznie, transparentnie i dla dobra wspólnego, doskonale wiedzieliśmy, co należy zrobić w tej trudnej sytuacji. W sumie grupa wolontariuszy, która otrzymała nasze wsparcie animacyjne, złożyła ponad 5000 przyłbic. Nasza praca okazała się bezcenna i spotkała się z wieloma gestami serdecznych podziękowań, które także publikowaliśmy w naszej grupie. Podczas trwania pierwszej fali pandemii skutecznie sieciowaliśmy artystów z firmami branży IT i przemysłu obróbki metalu, aby rozwiązać najpilniejsze problemy zgłoszone przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny imienia Jerzego Gromkowskiego we Wrocławiu. Po doraźnych interwencjach animacyjnych, których było wiele, wiele więcej, przyszedł czas na refleksję. Przed powrotem do szkoły we wrześniu zeszłego roku mieliśmy czas na dostosowanie programów nauczania do warunków pandemicznych. Eksperymentalny tryb funkcjonowania naszych szkół na pewno ułatwił nam reorganizację, z którą, jak wiemy, nie poradziło sobie wiele innych instytucji. Korzystając z okazji, postanowiłem napisać od podstaw nowy program zajęć, w ramach których słuchacze poznaliby podstawowe mechanizmy społeczne i kulturowe dzięki zaangażowaniu w pewną grę partycypacyjną. Gra, która pomimo zawirowań związanych z pandemią, hybrydowego nauczania i trybu zdalnego, może być skutecznie realizowana przez słuchaczy w ramach zajęć naszych szkół, dotyczy budżetu obywatelskiego. Moim zdaniem gra w BO stanowi doskonałą okazję do przetestowania narzędzi animatora kultury w działaniu na rzecz społeczności lokalnej. Budżet obywatelski jest grą wspierającą demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w jaki sposób społeczność gminy ma wydawać część środków z jej budżetu. Obecnie gra jest realizowana w ponad 320 gminach w Polsce. Śmiało mogę powiedzieć, że we Wrocławiu, Kaliszu i Krośnie gra w BO przebiega w powtarzalnym rytmie regulującym aktywność społeczności lokalnej i, co chciałbym tutaj wyraźnie podkreślić, w rytmie wpisującym się w specyfikę naszych szkół, o czym miałem okazję się przekonać pracując z naszymi słuchaczami. Niestety gra w BO nie jest idealna. W ramach wrocławskiej wersji pula budżetu obywatelskiego wynosi 25 milionów złotych, a finansowanie otrzymuje jedynie 20 projektów z największą ilością głosów. Na wspomniane 20 projektów składa się 12 projektów osiedlowych, każdy z nich nie może przekroczyć wartości 750 tysięcy złotych,
oraz 8 projektów ponadosiedlowych. Każdy z nich nie może przekroczyć kwoty 2 milionów złotych, co pięknie ilustruje ta grafika. Po wprowadzeniu do idei BO, poznaniu historii wrocławskiego budżetu obywatelskiego, podstawowych zasad i analiz statystycznych oraz terminarza gry zaprezentowałem słuchaczom pierwszego roku przetestowane przeze mnie sposoby działania animacyjnego, które okazały się skuteczne przy wsparciu projektu w ramach WBO w 2018 i 2019 roku. Na pewno nie będzie dla Państwa zaskoczeniem, że najefektywniejsze działania animacyjne dotyczyły tradycyjnie wykorzystania zasobów własnych społeczności lokalnych oraz umiejętnego rozpoznania specyficznego rytmu funkcjonowania społeczności. W moim kontekście były to wspólne spacery i zakupy w lokalnych sklepach z moim synkiem, 5-letnim wtedy Antkiem, które jednocześnie były dla nas świetną okazją do zabawy w reklamowanie lokalnych projektów zgłoszonych w ramach WBO, a także reklamą instytucji, które angażują się w życie osiedlowe. Relację z ostatniego działania opublikowałem kilkadziesiąt godzin przed zakończeniem głosowania, pokazując w formie wspólnej zabawy z Antkiem z wykorzystaniem 2 rowerowych światełek, jak bardzo potrzebujemy oświetlenia na terenie rekreacyjnym przy ulicy Tymiankowej we Wrocławiu. Miłym zaskoczeniem dla nas były piękne podziękowania od lidera lokalnych projektów, który, wymieniając osoby zaangażowane w proces promocji, wręczył nam emotikonowy medal, puchar i 2 zielone serduszka. Po głosowaniu, które w ogromnej części odbywa się cyfrowo, na efekty animatorzy, liderzy i społeczność osiedla nie muszą czekać zbyt długo, bowiem już po kilku dniach wyniki stają się ogólnodostępne. Każdy sukces buduje siłę społeczności lokalnej, wspiera liderów i stanowi szybki weryfikator skuteczności wsparcia animacyjnego oraz zdecydowanie ułatwia planowanie kolejnych działań. Po zaprezentowaniu działań swoich oraz aktywistów z innych wrocławskich osiedli poprosiłem naszych słuchaczy, aby wybrali interesujące ich projekty oraz wsparli je animacyjnie. Już po 2 tygodniach nauki w Skibie wybraliśmy wspólnie 10 projektów osiedlowych i ponadosiedlowych oraz zaangażowaliśmy się w ich wsparcie. Na początku października 2020 roku, po ogłoszeniu wyników, okazało się, że aż 5 z 10 projektów zostało zakwalifikowanych do implementacji. 50% projektów, które otrzymały wsparcie animacyjne, wygrało głosowanie we wrocławskim budżecie obywatelskim w roku 2020, zdobywając w sumie 5 250 000 zł dla swoich społeczności lokalnych. Ponad 20% pieniędzy z puli 25 milionów złotych trafiło do realizacji projektów lokalnych, które otrzymały nasze wsparcie. Pozostałe 5 projektów, które nie znalazły się w gronie przeznaczonych do realizacji, otrzymały rekordowe w ich historii poparcie przedstawione w szczegółowych statystykach udostępnionych przez Urząd Miasta Wrocławia. Podczas podsumowania statystyk WBO w 2020 roku okazało się, że progi dla zwycięskich projektów nie były zbyt wysokie. Dla zwycięskich projektów osiedlowych próg wynosił jedynie 2150 głosów, a dla ponadosiedlowych 3370 głosów. Chciałbym jednocześnie podkreślić, że w ogromnej większości głosy te zostały oddane cyfrowo. Proszę Państwa, chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, że działania animatorów kultury doskonale mogą wpisywać się w specyfikę animacji społecznej, jakościowo wspierając to podejście o metodyczne zastosowanie narzędzi artystycznych. Jestem przekonany, że w okresie gigantycznych napięć społecznych spowodowanych kryzysem pandemicznym, my, animatorzy kultury, działając od dawna w środowisku zmiany, potrafimy profesjonalnie niwelować społeczne skutki pandemii, o których szerzej napisał w swoim raporcie Witold Łuczewski. Pracując w oparciu o zasoby, umiejętności oraz wiedzę, które drzemią głęboko ukryte w każdej społeczności lokalnej, mamy naprawdę wiele do zaoferowania, pokazując, że istnieje gra, w której wszyscy mogą wygrać i nazywa się ona animacja. Natomiast jedną z najciekawszych gier, w której animator kultury może pokazać pełen wachlarz swoich umiejętności, a nasze szkoły mogą wyspecjalizować się we wsparciu rozwoju społeczności lokalnych, jest gra partycypacyjna w budżet obywatelski. Dziękuję bardzo za uwagę.